Zobaczcie to drzewo. Jest olbrzymie. I kiedy kwitnie, to spadają z niego takie jakby... To spadają z niego takie jakby małe orchidee. Nie wiem, co to jest za drzewo, czy to jest jakiś wiąz, czy coś. W każdym razie co chwilę jakiś piękny kwiat tutaj spada. O, proszę. I jest ono przeogromne. Prześliczne. Patrzcie. Robi bardzo dużo bałaganu tym ludziom, ale jest niesamowite. A ja jadę dzisiaj troszeczkę szybciej do pracy i mam wolne aż do wtorku. Witam. No już piątek po południu i wracam na działkę znowu. Dopiero wczoraj z niej rano wyjechałam. Ale coś się pochmurzyło, było piękne, bezchmurne niebo, ale strasznie gorąco. Nawet teraz mi pokazuje tutaj 31 stopni. Mam AC włączone, bo się nie da, bo normalnie. I w ogóle jestem niewyspana strasznie. Spałam tylko niecałe 4 godziny, bo jeszcze znowu filmik wrzucałam, który się nazywa Zwykła Środa. Tak, aha. Nie chcę, żeby te filmiki się bardzo przedawniały. Jutro z nim przyjedzie, dzisiaj znowu nie chciał jechać, jutro przyjedzie. A tutaj dojeżdżam już do Misty Meadows i mam tam pewną sprawę z nimi załatwić, także będę szła do środka, do Alvina. A już do tego pięknego, nowego sklepu i widzę, że chyba właściciel sam tutaj jest. Tak. Także... Pogadamy z Alvinem. Dziuby. Gadułki. Cześć, kochanie. Cześć, kochanie. Gdzie tam byłeś w krzaczkach? Chodź. Cześć. Cześć, malutki. Chodź. Chodź, pójdziemy. Widzę, że tu maluchy łażą. I broją bardzo. Bardzo broją, tak? Kwiczą. A ty co, ty mały? I uciekł do lasu. I drugi gadułek jest. Tak, cześć kochani. Ale tu już wybrudzili. Zobaczcie, wyszorowałam podłogę. Kiedy? Tydzień temu, tak? Nie, na weekend. Zobaczcie, co tutaj już narobili. A tu już zaczęli obgryzać z tej strony. A to są cwaniaki, no. Trzeba z żelaza zrobić tą budkę. Także... Proszę, byłam u Alvina i jest ulotka o jego wielkim otwarciu. Jego. Cześć, łaciatku! Chodź, Dziubuś! Chodź, kochanie! Chodź, łaciatek, chodź! I Augustik idzie. A gdzie Stefanek? Stefan też idzie, tak? Wszyscy idą. Chodźcie, dzióbki, chodźcie, malutkie. Jeszcze tylko ten nowy kotek. Ale zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5 i ten jest na pewno pod spodem. Jak wcinają. A łaciatek jakie bardzo ładne futerko już ma. Śliczny już jest. Taki biedny był. Co, Augustik, nie jesteś głodny? Dziubek, nie jesteś głodny? Co? Wiem, że niedawno było jedzonko, ale pewnie rakuny wam wyjadły. Augustik idzie tam. Tak, Augustik. Kto tutaj jest? Cała banda. A gadułka tutaj. Ich obserwuje. 5. 5 was jest. Wow. Oj, i tam spadł. 5 gęb do wyżywienia następnych, tak? Powiedz, mama. Ty, mama, tak nie wyjadaj, tylko im daj trochę.
Jak się trzymają mamuśki. Idzie ten jeden tam pod spodem spad, tak? Ale to są takie pocieszne. Ale rozrabiaki są straszne. Gadułka. O, patrz. Gadułka, zostaw ich. Gadułka omija. Gadułka, nie sycz na malutkich. Gadułka. Nie można gadułka syczeć. Oni są okej. Okay. Nie, patrz, boją się ciebie. Boją się ciebie, gadułka. No zobacz. Zaż spadli. Zaraz spadywują. Spadają. Zaraz mama, pospadywali. Pospadali. Pospadali. Chodź tu, gadułka. Zobacz, co to za gówniarze małe. No, nawet wieczoru jeszcze nie ma, bo jest dopiero w pół do siódmej. Znaczy jest wieczór, ale wczesny. Zobacz. No popatrz. Popatrz, gadułka. Maluszki. Maluszki, nie maluszki, ale zobaczcie, jakie już paznokcie mają wielkie. I jakie ostre. O, także gadułka, tam nie podchodź. Gadułka! Nie bij gadułka małych. No co ty robisz? Gadułka! Gadułka! Nie! Nie wolno. Chodź, Ubu, do środka. No, zamieszania te maluchy tu narobią tym kotom. Ale wam zamieszania narobią, nie? Stefcio, powiedz. Augusik, ty już w ogóle się wyprowadziłeś stąd chyba, tak? Ty nie masz nerwów na takie coś. Ciszek, co? Jak tam braciszek się czuje? Dzisiaj też będziesz spał w domku? O ja, braciszek, pamiętaj, że chciałam powiedzieć August. Stefan cię nie lubi. Pamiętaj, a ty mu podchodzisz tak blisko. Czemu nie lubisz braciszka, Stefcio? Braciszek jest so cool. A tu najdzielniejszego mamy. Tak? Najdzielniejszy? Ale już poszedł. Zobaczcie, jakie piękne. Lokalne truskawki, dzisiaj świeżo zerwane. Mamuśka się daje głaskać, a maluszki? A maluszki tak sobie. Tak. Zaraz wam przyniosę wasze jedzenie. Trzeba dźwigać te worki, bo dzisiaj nie ma zi. Muszę po 18 kilo tachać tutaj. Ty mała. I dzióbko, co ty tu masz? A ty co masz tu? No, mały. A tam Stefcio jak się turlał przed chwilą. Ups. O, proszę. Ale się turla. Dawno nie widziałam, żeby Stefcio się turlał. No, tu bałagan narobiliście. Ale się przewraca. Bałagan tutaj narobiliśmy, tak? Tak? Chodź tu, mały. Chodź tu, mały. Dzieciarnia jedna. Lepiej się, gadułka, tam z nimi połóż. Nie? Albo ładnie tu wyglądacie. Jeden za drugim już. Stefan, ty masz taką krótką sierść prawie teraz jak Augustik. Na lato. Normalnie kot nie do poznania. Krótkowłosy kot. Ja już przynoszę wam. Nic nie można zostawić teraz, bo wszystko dzieciaki zaraz zwalą. Wreszcie zrobiłam sobie pysznego drinka. I usiadłam. Kupiłam książkę w polskim sklepie. I też kupiłam nowy numer tego stylu. Tak, to jest nowy.
Wygląda Lipiec Nowy, ale zobaczcie, jak się kolorystycznie te książki, ta książka z tą gazetą dobrały, to nie było zamierzone. Także ciekawe. I taka cena w Polsce 40 zł, tutaj 21,50 plus podatek 13%, czyli gdzieś 25, czyli jakieś około 70 zł tutaj płacę za tą książkę, no ale wiadomo, trzeba przywieźć, przetransportować. Zobaczymy, powiem Wam, że bardzo mi się ta okładka podoba i ta okładka też mi się bardzo podoba, także brawo dla projektantów okładek. A tutaj kanadyjski magazyn. Też okładka zgrana. Bardzo kolorystycznie. Zobaczcie. Chodź, koteczku mały, chodź. Idź tam do gadułki, zjeść sypuszkę. Chodź, malutki. No, tutaj proszę, wysypałam dziubą jedzenie dla psów. Wtargałam ten 18-kilogramowy worek tutaj. Jestem dzisiaj tak zmęczona, naprawdę, oh my god, to niewyspanie, to jest straszny plus, że ta gorączka jest też taka, Jezus, osłabiająca. No anyway, no, już jedna mama, druga i trzecia są. Dobra, zabieram się za czytanie. I co ty, nasz dziki kotku? Cały czas jeszcze na mnie syczy. Pokaż się, czy masz nosek ok? Idźku. Panna ma oczy. Hej. Idźku. Idźku. Śliczny jest. Już damy ci też jakąś puszkę. Fajnie, że w tym roku można obserwować w dzień. Bo zawsze to przychodziły do tej pory tylko w nocy. Pierwszy raz jest tak, że mamy aż takie wielkie gromady ich tutaj w dzień. Zobaczcie na tych małych oszołomów. Tak, tu czarna przyszła. Córeczka czarnej mamy. I co tam szukam? Na dół iść, proszę, dla piesków jeść. Następna kolonia. Tu są te takie malusieńkie. Takie maluszki jesteśmy. Już takie małe jeszcze. Jeszcze takie małe jesteśmy. Późno ich miałaś chyba, nie? No. Co? Jedzcie to jedzenie dla piesków. Kto tutaj tak? Kto tutaj tak rozrabia? Tu tutaj tak rozrabia. Nowy kotek. Gdzie ty gaduła? Ała, i mnie podrapałeś, jak zeszedłeś. Oh my god. My god. Ej, nie bij rakuna, gaduła. Ten nowy kotek jest totalnie przyzwyczajony do rakunów. On tam z nimi pod spodem siedzi. Także nie wiem, czy do małych, bo tu mały teraz podchodzi, ale do dużych, zobaczcie. Jak jest dużym, z jednej miski jedzą koło siebie. To jest inny niż ten, który je zawsze z gadułą. Także to jest inny rakun. I zupełnie totalnie przyzwyczajeni. Jak przyjaciele. Czyli się pocałujcie. Było fajnie. Ale gaduła mnie podrapał. Zszedł i zobaczcie. Odbił się ode mnie. I... O, słyszę. O! Hej! Kotek dał rakunowi w łeb łapką. Nie tacy całkiem friends, proszę. Waleczny. No.
Waleczne te koty tutaj są naprawdę. No, ty lepiej uważaj teraz, bo ci da w łeb pazurami, a pazury ma. No i tu mnie podrapał tak, także mam tutaj ranę od gaduły. Augusik sobie usiadł tam. Tak. Kto tam wszedł? Przepraszam pana, panią. Kto tutaj wszedł mi? Masz jedzenie? Taki ładny kotek, a tak warczy. Już powinieneś wiedzieć, że ja tu ci jedzenie daję i ci dobrze życzę. A ty cały czas warczysz. Chodź, chodź tutaj, chodź. No chodź. Ten jest bojący, taki w stylu Stefana. Stefan też kiedyś się tak bardzo bał. I podobny jest do niego też. Nie tak jak gadułki. Od razu się mały przyzwyczaił po 15 minutach. Mówimy, że ty byłeś też taki bojaźliwy bardzo. Trzymałeś się z daleka przez 2 lata prawie. Ty. Chodź tutaj, ty. Chodź tu. No chodź, no chodź, chodź, chodź. Muszę tą ranę sobie zakleić. Ach, ty mały. Ach, ty mały Stefciu. A ty jesteś śliczny. Taki śliczny kotek. Co, kotku? Musiałeś powiedzieć małemu, gdzie jest jego miejsce, tak? Augustik, tak zasypiasz tam na tej budce. Przecież masz dom z tarasem. No teraz wiadomo, za każdym razem, kiedy wymienię wodę, to zaraz jest czarna. Wiadomo dlaczego. Śliczne maleństwa urzędują. Gadułka cały mokry, bo przed chwilą wpadł do strumyka. Bo się tam konwersował z jaciatkiem i nie zauważył. Nie? Zobacz na ciebie. Jak to tutaj jest? Ciuśku. Gadułka. Gdzie ty tam wszedłeś, kotku? Cały wyścig. Zwyczajna niedziela mija. Piękny dzień, nie było tak gorąco jak przez ostatnie 2 dni. Perfekt pogoda, 25 stopni. Woda w basenie jest tak ciepła, że jakby była troszeczkę bardziej ciepła, to już nie byłaby za dobra. Jest perfekt. Basen zrobiłam troszeczkę ładniejszy. Mnie denerwują te napisy,
Także wszystko kolorystycznie do siebie pasuje. Dobra puszka, tak? Dobra kotków puszka. To jest ta włoska. Wiedziałam, że ci będzie smakować. To i wina, że nie dojadły. Augustik pojadł i poszedł. Rozpuszczeni są tutaj. My tu jesteśmy, to są tak ponajadani, że już nawet im się parówek nie chce jeść. Leżą pokrojone i nikt się nie bierze za to. Ale ty z tą miską rządzisz. Pewnie parówki też zjesz. A parówki leżą tu. Przyszedł łaciatek, trochę popatrzył. Trochę pojadł, ale nie bardzo. Azji mówi, że są bardzo dobre. Jakieś muchy teraz na tym siadają. Ponawieszałam tych karmików, ale widzę, że na razie pszczoły piją z nich, a nie kolibry. Kolibry pewnie przylecą przed samym końcem dnia, jak już się ciemno zaczynać będzie robić. Coś ostatnio tutaj przylatują. Ten karmik jest bardzo fajny. Dużo w niego wchodzi i jakoś rakuny go nie ściągają. Na całe szczęście to jest taki porządny, ciężki, szklany. Ale kardynał śpiewa. Ale ładnie stanęła. Jest czwart. Jakie czarnuszki od czarnej mamy. Śliczne. Tu się tak odgarniają. Odganiają. Ale ładne. Wszystkie taki sam kolor jak ona. Ona zawsze takie ładne ma te dzieciaczki. A tu jest kto? A tu ma, a tu córka czarnej mamy. Zobacz. Zobacz, twoi bracia i siostry tutaj są. Powinnaś zrobić jeszcze wtedy jedną. Kubkę tu na nie? Nie wyjdą do tego. Nie, dopóki ty siedzisz, nie wyjdą. To zaraz pójdziemy. Rodzina, tak? I gaduła z tyłu jest. Gadułku, chodź tutaj, Dziubek. Chodź tam tyłem. Chodź. Gadułka, chodź. Nie zakorneruj ich. Gadułka z tyłu ich obserwuje. Syczy. Syczy? Nie bardzo, nieładnie. Chodź, Gadułka. Co ty psikasz? No bo komary tu były. Kto tutaj się na siebie tak warczy? Masz. No masz. No chodź. No masz. Czarna mama to bardziej lubi, tak? No co, Dziubka? Co? Co? Kto mi tu wącha? Chciałabyś aparat mi zabrać, tak? Chcesz mi aparat zabrać? Ach, ty to jesteś, no. Co tak mnie wącha? Co tak mnie wącha? Ej! A ty tutaj podchodzisz. To maluszki.
coś miałczy. To jest sprat gaduły. On zawsze tak miałczy. Rozrabiaczka nasza. Fajnie dupkami się stykają. A Stefanek pije sobie teraz mleko od kozy. Od krów jest niedobry dla kotów, ale od kozy można dawać. Stefanek zupełnie zmieniony. Aż ja nawet nie mogę się nadziwić, jak on się zmienił od zimy. Jakiś tu z boku mu długie włosy jasne rosną. I Augustik też pije. Wszyscy lubią kozie mleczko, tak? A tu obok sąsiad ma farmę kóz. Można by się uśmiechnąć i od niego wziąć. Cześć, kochanie. Do zobaczenia za dwa dni, tak? Cześć, malutki. Gadułka. Gadułeczku. Kochany kotek. Pora jechać. Poniedziałek wieczór. Mi szkoda zostawiać. Jak mi szkoda ich zostawiać tutaj. No, tak. Bardzo, bardzo szkoda, bardzo. Bardzo mi ciężko zostawiać was. Bardzo mi ciężko jest was zostawiać, tak, dzióbeczki. Zatrzymałam się na chwilkę w St. Jacobs. Przepraszam, tu się nigdy nie zatrzymuję, ale... Jest tutaj taka ładna rzeka. Tam jest ta galeria.